Witam Was bardzo serdecznie w Nowosądeckim Ratuszu. Jest ze mną przewodniczący Rady Miasta pan Krzysztof Głódz i oczywiście Radny Miasta Nowego Sącza, jednocześnie przewodniczący Komisji Sportu pan Dawid Dumana. I właśnie w takim gronie chcę oficjalnie przekazać list gratulacyjny dla Was, bo jesteśmy z Was bardzo dumni. To było bardzo ważne wydarzenie. Ten sukces, awans do Ekstraklasy pokazuje, że Sandecja jest mocna, będzie mocniejsza, bo na pewno, mam nadzieję, wywrzecie presję na tych starszych, którym im na razie coś nie wychodzi, tak? Pokazujecie, że można, że jesteście wspaniałym zapleczem. Mam nadzieję, że większość z Was zasili właśnie pierwszą drużynę i Sandecja będzie odnosiła sukcesy dalej z Wami, a Wy dla miasta Nowego Sącza będziecie pokazywali tą klasę, którą żeście teraz pokazali. Naprawdę bardzo duże wydarzenie. Ja się nie ukrywam, wzruszyłem, jak dostałem informację od pana radnego, że mamy to, mamy sukces, mamy awans do Ekstraklasy i będziemy zawsze Was wspierać. Mam nadzieję, że pójdziecie po prostu dalej po następne sukcesy w tej wyższej klasie rozgrywkowej. Gratulacje. Cieszę się, że także macie takiego patrona w postaci pana radnego Dawida Dumany. Jak przeczytałem na którymś z portali, Sandecja awansuje do Ekstraklasy, pomyślałem, że jakiś się cud stał nad Dunajcem i Kamienicą, że zamiast do drugiej ligi poszliśmy wyżej. No ale potem doczytałem i super, bo to daje nadzieję. Lepiej, znacznie lepiej, że Wy wchodzicie do Ekstraklasy niż Oldboye, bo ci będą schodzący, a Wy dajecie szansę dla tej drużyny. To jedna myśl, która mi przyszła do głowy, a druga, pamiętam jak mój syn trenował w Dunajcu, wprawdzie, ale w Sączu. I wyjechaliśmy do Stanów i zaczął grać w lidze tam takiej młodzieżowej. To nie chcieli go wypuścić później, jak wracaliśmy do Polski, bo dzięki niemu wygrywała drużyna wszystkie mecze. I tak jestem przekonany, że Nowy Sącz potrafi uczyć grać w piłkę. Tylko nie odpuszczajcie. Dziękuję bardzo, panie prezydencie, przede wszystkim w imieniu całej akademii za to, że pan zawsze nas wspierał, że nam pomagał, że gdy prosiliśmy o cokolwiek, to wszystko dostawaliśmy. Ja powiem tak z uśmiechem na twarzy, że panie prezydencie melduje wykonanie zadania, bo gratuluję. Chłopcy i cały sztab szkoleniowy zrobił właśnie awans do najwyższej klasy rozgrywkowej w tych juniorach. Będą do Nowego Sącza przyjeżdżały najlepsze kluby piłkarskie z całej Polski. Mamy się czym szczycić, jest budowany stadion, jest budowany ośrodek na Zawadzie, gdzie właśnie 19 swoje mecze będzie rozgrywała, także myślimy nie tylko o awansie, ale również myślimy o infrastrukturze sportowej, która jest bardzo ważna, której tak naprawdę wcześniej zabrakło. No i co? No jest to kwiat młodzieży sądeckiej, są to chłopcy uzdolnieni, są to chłopcy pracowici i są to chłopcy oddani przede wszystkim Sandecji Nowy Sącz i ja mam nadzieję, że większość z Was, jak nie wszyscy, traficie do pierwszego zespołu i pokażemy, jaka siła w nas właśnie drzemie. Chłopaka z Nowego Sącza, z Sądeczyzny. Dokładnie będą tak. Będą grać na głównym stadionie? No, wszystko zrobimy, żeby zagrali. Tak jest. No dobrze. Na pewno nawet. Tak, tak. Siła.